Dzisiaj zaczynam vloga z samochodu, bo byłam w Tyszowcach parę rzeczy załatwić, od razu też jej zatankować, bo już pusto. No i jadę na pole. Jadę do Michała, Michał już przede mną wyjechał, także już zaczynamy dzisiaj siać. Wczoraj w nocy wyrobił pole, także zaczynamy się wzdłuż. No i nastąpiła zmiana planów. Tutaj Michał to nasze pole sobie sieje, ładuje zboże, a ja jadę jednak teraz do domu. Tutaj ojciec jego pomaga mu, a ja jadę do domu po drugi samochód i biorę przyczepkę i jadę po zboże, bo tutaj mówi, że mu może tutaj mu starczy, ale jak pojedzie dalej, to mu tego zbraknie, będzie mało, więc mamy właśnie na tamtym gospodarstwie już nabejcowane, więc jadę, biorę drugi samochód z przyczepką i będę zbina przesypywać na przyczepkę luzem, także będę miała robotę, chociaż się pewnie zagrzeje, bo dzisiaj zimno. Tu już przyjechałam tamtym samochodem, pszenica jest na przyczepce na zapas, żeby nie zbrakło. A ja teraz znowu przesiadka z powrotem w samochód drugi. Jak się patrzę, bo za mały obrażeń, piatka nie wjechała. I wiozę teraz Michałowi obiad. Już jest najwyższa pora na obiad. Już taka godzina. Mam ze sobą tutaj w pojemniczku naszykowane. Zrobiłam mu też kawusie. Fajny kubek, prawda? Dostaliśmy na Bednarach, także bardzo fajny. Także kawka jest i jadę do Michała. Może coś nagram, może mi się uda. Dzień dobry wszystkim, mamy kolejny dzień, już kilka dni minęło od naszych zasiewów, był weekend, także w sobotę Michał cało orał, wczoraj niedziela, odpoczynek. Zaczynamy, bierzemy się do pracy. Mamy już 7:30. My już tutaj z Michałem z jednego gospodarstwa wyjechaliśmy, jedziemy na drugie. Ja jadę z siewnikiem, Michał przede mną jedzie 60 z wozem i z pszenicą na nasienie. Także będziemy dzisiaj działać. Tak jak mówiłam, w sobotę Michał już tam poorał, więc dzisiaj będziemy tam jeszcze siać na wozy i będziemy pole przerabiać, tak pewnie Michał będzie siał, ja będę przerabiać, później będziemy siać, także dzień się zapowiada pełen prac. Yeah.
gdzieś coś popsuła, także filmy nawet nie włączam. Jak już będzie naprawdę teraz gorąco, może sobie dach. I tak będzie. Będę, bynajmniej nie zmarznę.
wydawały, gdzie studzienka będzie na pewno jedna. Weneniece właśnie, co ostatnio Michał trochę w nią zahaczył. Nie wjechał. Dzisiaj nie to pora będzie też właśnie wyrabiać, być się. Thank you.
pani? Niedobre. A raczej wieczne. Będziesz mu podawał, a ja będę sypać? Mhm. No to fajnie. No i mamy już gdzieś godzinę 18, także jest już wieczorek. Zdążyło już pozimnieć i zaczynamy jednak dzisiaj sianie pszenicy. Zrobiliśmy w domu próbę kręconą. Ma być dobrze. Zobaczymy jak będzie. Zaczynamy. Na dobry początek zaczynamy od pszenicy Euforia. Także mamy tutaj 3 hektary w kawałku. Zobaczymy ile dzisiaj damy rady wysiać. Jak nam to będzie szło. Która godzina nas złapie i czy pszenicy nam starczy to co mam dzisiaj ze sobą na przyczepce. Także na dobry początek Euforia. Zachody słońca. Dobra moi mili, ja się już dzisiaj z wami na dzisiaj żegnam, bo już jest coraz ciemniej i znaczy, my jeszcze widzimy, ale wy już będziecie coraz gorzej widzieć. Więc ja już się kończę z nagrywaniem, reszta będzie jutro. Także do jutra.
policzyłem sobie, ile Zetor spalił przy wsianiu. Teraz sobie obliczymy. $12,45 na 3 hektary i dojazd. Tak, czyli 12 litrów spalił na 3 hektary, 4 litry na hektar, to chyba niedużo, nie? No. No, zasiejemy 20 tak hektarów, 80 litrów spali, to powinien zbiornik wystarczyć, ale mamy te pola daleko, to... No dobra. Szybko poszło, na tym plan. A, co mogę jeszcze powiedzieć? Wczoraj zaorałem 1,5 hektara zetorem. To spali mi 13. Także w orce 13. Myślę, że Deutz by spalił mniej, bo by miał lżej, choć o zetor też tutaj dawał radę, bo tu równo jest. No ale 4 litry na hektar przy sianiu to nie jest tak źle, jak mówią, nie? Że dużo pali. Sobie na razie 5 razy w koło, ponieważ tak będę pryskał. Zawsze sieję tak, jak pryskam, ale się niestety rozkłada nie ten nośnik, co trzeba. Ten komputer liczy każde podniesienie znacznika. Tu mamy na razie pierwszy, jak zajedziemy tam byśmy... Teraz jak będę jeździł w koło, to mi nie będzie liczył, ponieważ nie będę podnosił znacznika, ale później będziemy siać raz koło razu, za każdym razem będziemy podnosić znaczniki, to będzie tutaj liczyć, ale trzeba jednak się pilnować, bo wczoraj się na 3 hektarach tak zdarzyło ze 3 razy, że nie policzył, ale pamiętałem i tutaj sobie wystarczy tak nacisnąć plus i już mamy policzone. Na razie to mi nie jest potrzebne, bo tak jak mówię, będę jeździł w koło, żeby sobie zrobić raz dookoła ścieżkę. No, opryskiwacz, bo nie zawsze są równe pola. No nic, można siać, nie Marlenka, wszystko jest git. Ładnie żona wyrobiła. Może powiesz coś na temat odmiany, jaką teraz siejemy? Coś w lusterku jeszcze, wiesz, od miedzy tutaj, żeby równo zasiać. Wczoraj zasialiśmy 3 hektary euforii z własnej hodowli. Tam masa tysiąca ziaren, jak mierzyliśmy z Marlenką, liczyliśmy, ważyliśmy, wychodziło nam 42 gramy. Dzisiaj siejemy na pierwszym polu, tutaj jest hektar 20, siejemy kondię. Nie jest to dla nas nowa odmiana. Miałem ją 2 lata temu. Miałem ją wcześniej przez 3 lata, ale ja tak po 3 latach staram się wymieniać. Zawsze coś nowego brać. Także był rok przerwy. Mi się ta odmiana bardzo podobała. Dlatego tutaj sobie sieję na jednym polu tą odmianę. I ona jest bardzo gruba. 49 gram masa 1000 nasion. Tutaj normę mamy nastawioną w siewniku, jak nam z próby tam chciałem, żeby wyszło 160 kg, ponieważ mamy już październik. I tak 160 kg dlaczego? Ponieważ chcę 300 mieć nasion na metrze kwadratowym. Tak mniej więcej to wychodzi przy tej grubości ziarna i wadze. Odmiany, jak będziemy siać, też są dosyć grube.
wolałbym, żeby to było zasiane we wrześniu, ale jak wiecie, nie dało się u nas. Było za mokro. Dopiero. Ale który mamy dzisiaj październik? Piąty październik. No to nie jest, nie ma żadnej tragedii. W tamtym roku 9 października dopiero już tam chyba skończyliśmy siewy, czy zaczęliśmy, nie wiem. My dzisiaj też tutaj już skończymy siać. Nawet mamy tam we wrześniu zasiane tam stara wieś miętkie. Ale jeszcze tam jedno pole, nowa dzierżawa, to będzie jeszcze pewnie później siane, bo tam nie wiadomo kiedy tam wyjdziemy. I tak, mamy sobie tam wczoraj, sobie mieliśmy czas, żeby uruchomić ten komputer, bo wcześniej siałem bez tego komputera. Ścieżki to mi tu Marlenka robiła mechanicznie, nie było czasu, bo był jeden dzień pogody na siew. No tak, wczoraj tutaj trochę sobie przy tym siewniku posiedzieliśmy z Marlenką, podkręcaliśmy, ponieważ ścieżki w tym siewniku były takie do większego traktora, na przykład do zetora by pasowało, bo zetor jest troszkę szerszy. Szersze ogumienie ma i tutaj jakbym załączał sekcję, to by mi się trzy leje wyłączały na koło. My to wczoraj zmieniliśmy, przesunęliśmy bardziej do środka, bo będę pryskał raczej 60. W 60 są węższe koła i rozstaw jest troszkę mniejszy. I po jednym takim tam elemencie z tego siewnika wyrzuciłem, tylko się dwie leje na koło zamykają, tak że tam będzie te 25 cm, co mi tam dla 60 wystarcza. I tak sobie wczoraj przetestowaliśmy. Fajnie to tam działa, bo tam jest taki malutki silniczek elektryczny. Tutaj po załączeniu tych ścieżek on tam się wysuwa. I tam na czterech lejach są takie sprzęgiełka. Jak ten palec tam taki metalowy wejdzie, opiera o to sprzęgiełko, to ta jedna tam zębatka się nie kręci. I mamy taką dowolność, możemy sobie to przesuwać, tylko tam trzeba kilka, 8 śrubek odkręcić, żeby na tym wałeczku tam poprzestawiać te mechanizmy. My sobie ustawiliśmy to pod 60. W razie jakby jakiś był szerszy ciągnik, albo innym się ciągnikiem pryskało jak pod zetora, no to już by należało tam znowu to poodkręcać. Jeżeli tam wczoraj akurat mieliśmy jeszcze trochę zboża, to tam musieliśmy wyciągnąć. Zaraz możemy pokazać, jak tam załączymy tą sekcję. Chyba trzeba do końca cofnąć. Tak. Mężczyźni to nie mają tak zbyt bardzo podzielnej uwagi. Jeżeli się skupię na gadaniu, to robotę spierdzielę. A nie chciałbym. Pewnie wam pokażemy, jak to wygląda. Mi się to podoba, wiecie, za tym załączaniem, wyłączaniem tam na zewnątrz jedna osoba. Jeżeli to się powoli się jest ciepło, to w porządku, ale jakby tu nie miała żona marznąć, nawet tak jak dzisiaj, i jeździć za siewnikiem, no to no, trochę by było szkoda. Jak są te ścieżki elektryczne, to trzeba z tego korzystać. Trzeba pilnować tego komputera. Nie wiem dlaczego. Tam nam wczoraj nie szczytało ze trzy razy tego podnoszenia. Nie wiem, tam dzisiaj poczyściłem te gniazda, może gdzieś prąd tam nie doszedł. Nie wiem, o co tam chodziło. Dobra, jedziemy drugi raz koło. Jak już sobie dojedziemy tam do tego punktu, co zaczynaliśmy, to będę załączał ścieżki. Jedziemy sobie teraz trzeci raz, a jak wiecie, mamy opryskiwać 15 metrów, także musimy mieć 5 siewników na szerokość opryskiwaczy. Czyli tym trzecim siewnikiem robimy sobie ścieżkę. I tak, nam tutaj nie zliczało, bo ja jeździłem w koło, jeszcze sobie pojeżdżę w koło, a liczy każde podniesienie znacznika, czyli za piątym razem, gdybyśmy znacznik rozłożyli, patrzcie teraz, za piątym razem
Są ścieżki włączone. Pokazuje nam, że są ścieżki włączone. I tam już się ten silniczek wysunął i nam przymknęło te sekcje. Po dwie. Ale jak to wszystko wyjdzie, to się dopiero okaże, jak zboże wzejdzie. Teraz ufamy tej technologii, ale jak to będzie, to pokażemy wam efekty pewnie później. Pierwszy raz to wiadomo, nie wszystko wychodzi, bo jak pierwszy raz tutaj w tym roku było siane zboże tym siewnikiem, to z tej próby nam kręconej tak coś dziwne rzeczy powychodziły, wyszło mniej, na polu wysiało się dużo więcej. No ale już za którymś razem to już wiecie, się nauczyliśmy mniej więcej o co chodzi. Wiadomo o co chodzi, bo każda pszenica, każda odmiana prawie ma inną tutaj grubość, wagę, także różne rzeczy wychodzą i trzeba no, lepiej robić, bo według tabeli jak nastawiamy, ja mam według tabeli teraz dużo mniej nastawione, a się wysiewa dużo więcej według próby kręconej, ponieważ jest grube zboże. Także jakbym nastawił tylko według tabeli i siał według tabeli, no to by tutaj na tym polu mi zabrakło zboża. Już mniej więcej tak wiecie, jak już się sieje parę lat, to widać, czy gruba pszenica, czy nie. Powiem wam, że tak 2 czy 3 lata temu mieliśmy taki materiał siewny, że szok normalnie. Około tam 30 gram, 27, 29, a nie wiem w ogóle jak to takie rzeczy się sprzedaje. Jakiś drugi odsiew może czy coś, nie wiedziało się. Taka była drobna pszenica. To jej się też tam bardzo dużo wysiewało. Czy nie dużo, to w sumie tato siał. Mnie jak zdziwiło, jak kupiłem Euforię pierwszy raz, bo Euforia była talkowana. Ona pierwszy raz widziałem takie fioletowe, takie ciemne, nie wiadomo czy to czarne, czy to jakie to zboże było. Mi tutaj panowie podpowiedzieli od razu, jak ja to kupiłem, że musowo robić próbę kręconą, bo według tabeli się nic nie wysieje, tak jak ma być, bo ona była bardzo śliska, bardzo się dobrze wysiewała. Także w starym poznaniakiem to było ciężko ją zasiać, bo tam nie było takiej skali nawet małej, żeby tam ustawienia, tak wszystko na oko tam było robione, ale się udało, nie zabrakło, co najważniejsze. Zobaczymy jak dzisiaj. Jak mi tu zabraknie, to się nie będę przejmował, bo jest takie ryzyko, bo tak nastawiłem tylko na styk. Na ten hektar 20 to mam 200 kg. A wiecie, zawsze jakieś się zakładki porobi na poprzeczkach. Na poprzeczkach czy na łączeniach siewników. Bo też nie jestem pewny, czy to jest dobrze znacznik ustawiony. A jeszcze co, poprzeczki jak ma się po skosie, to zawsze coś wyjdzie nie tak. Ale skończymy, jak dosypiemy drugą odmianę, pojedziemy później na bok, obok pole jest. Kolejna odmiana, tak? Lecimy. Wiesz chociaż jaka? Nie, nie wiem. Jak ona się nazywa? Słowacka.
Rubikon. Rubikon. Niech będzie Rubikon. Obiad zjedzony, więc trzeba brać się dalej. Siejemy kolejne pole, kolejna odmiana. Odmiana Fox. I siejemy jej. Mamy wysiew nastawiony na ile? Na 180? 170. 170. Na 170. Siemanko, drodzy widzowie. Ja już wsypuję ostatni worek. Kończę sianie na razie. Jestem na takim najmniejszym naszym polu. Pod lasem. Siałem wcześniej ostrogę. Tylko mi troszeczkę tam więcej poszło. I tak sobie tutaj 25 kg dosypię innej odmiany, co mi tam wcześniej została. Z pola, także taki miszmasz na koniec będzie, ale to tak zawsze wychodzi, że na końcu sieje to, co jest, a raczej mi zabraknie. Nie chcę ryzykować. Zostały mi jeszcze tutaj w sumie tylko dwa siewniki, no ale jak mi tam gdzieś ma tak nie dosiewać, to lepiej więcej wsypać, później to wysypię. Ja już się będę z wami żegnał. Marlenka już tam w domu jest, podwiozła mi zboże, to co miała podwieźć, a ja już tutaj skończę sianie. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Hej!